Witam Was serdecznie, nazywam się Pan Ząbek, a to jest odcinek specjalny. I dzisiaj zapraszam Was na drugą część filmu Freak Show, a właściwie wywiadu z aktorami ze spektaklu Freak Show, w którym również brałem udział i który wywarł na mnie ogromny wpływ i mam z nimi bardzo dużo wspaniałych wspomnień. Dzisiaj porozmawiamy sobie z naszą kobietą gumą, czyli Sarą Skrajną, która obecnie mieszka gdzieś, ale podczas kwarantanny przebywa w Wolimierzu, jak również z Karolem. Po prostu z Karolem. Karol był naszym żonglerem, jak również opalał się ogniami i mieszka obecnie w Skandynawii na jachcie. W takim razie zaczynajmy. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej ważnej osobie, która była takim dobrym duszkiem naszej grupy. Była to Patrycja, która pomagała Agacie przy kostiumach, przy scenografii. Pomagała jako osoba techniczna na scenie, ale również wykonywała swoje numery. Była fakirem. Otwierała butelkę wina korkociągiem, które przekładała sobie przez dziurę w nosie. Jak również kładała się na gwoździach i połykała balonik i wyciągała go. Może nie będę Wam mówił, co robiła, może sami zobaczcie. Patrycja, gdziekolwiek jesteś, pozdrawiam Cię i mam nadzieję, że kiedyś będziesz miała okazję obejrzeć ten film i powspominać wraz z nami tamte minione czasy. A teraz przejdźmy do pierwszego wywiadu. Dobrze, połączmy się teraz z Sarą Skrajną. Zrobimy to przy pomocy Messengera tym razem. Napięcie. Dzień dobry pani. Jak tam mnie widać? Dobrze, okej. Okay. Przemiło, poczekaj, tylko cię podgłośnię, bo słabo słyszę głos twój. Jestem na maksa. Dobrze. Halo, halo, halo. Dalej samo mi słychać? Pełen odbiór, mój drogi. Pełen odbiór. Bardzo mi miło, Sara. Czekaj, zasiądę sobie w mojej hydrokapsule. Chcesz jakiś ten fajny view behind, czy bardziej zależy na gadce? Czekaj, połączymy wszystko. Pójdę do środka do autobusu. Siadam za sterami. Jesteśmy za kółkiem, możemy odpalać. Dobrze. Mam ryja krzywego, ja nie mogę. Dzień dobry. Jak wspominasz projekt, w którym braliśmy wspólnie udział, czyli Freak Show? Twoja przygoda tam była dosyć istotna, ponieważ to był taki twój początek drogi. Ewidentnie to była zmiana kierunku i wejście na ścieżkę o wiele bardziej cyrkową niż wcześniej, bo jakby jednak przygotowanie aktu zawierającego jakieś namiastki techniki wtedy, no było, powiem ci, że dużym wyzwaniem na tamte czasy. Teraz to już jest oczywiście chleb powszedni, pikuś i robimy, wiesz, trzy akty powstają w ciągu tygodnia, ale wtedy pamiętam, że po prostu przeżywałam koszmarnie. Jak to zrobić, co to będzie, jak w ogóle, wiesz, przestać myśleć teatralnie, a nagle skoncentrować się na technice, której w ogóle nie posiadałam wtedy jeszcze. Bo ty w sumie tak naprawdę jako jedyna z nas, albo właściwie tak bardzo konsekwentnie budowałaś postać swoją. Od historii tej postaci. Nie wydaje mi się, że jako jedyna. Po prostu jak już tak wyszło, że ta postać była na tyle, jakby na tyle kleiła się w całości i jakby miała jakiś tam swój wątek, który mógł ewoluować podczas akcji, ale to wyniknęło jakoś tak naturalnie, jakoś nie koncentrowałam się na tym specjalnie, żeby być mega konsekwentna w postaci i tak dalej. Po prostu było we mnie i było gdzieś tam pod skórą przez lata praktyk rozmaitych teatralnych obserwacji i tak dalej. Po prostu jest to jakaś taka forma tworzenia, o której już nie myślisz później za bardzo, że okej, tworzę postać super teatralną. To po prostu się... Jak masz dobrego czuja, ci się dobrze wszystko układa, to się po prostu dzieje naturalną koleją rzeczy, na szczęście. No wiem. Ale na przykład powiem ci, że teraz już coraz bardziej odchodzę od tego,
tworzenia postaci. Ja po prostu, wiesz, teraz robię to, co robię i postać to jestem bardziej ja, naturalnie wynika z tego akcja, a nie nadaję sobie żadnych teraz już, wiesz, jakby charakterów, specjalnej postaci i tak dalej, jakby w tych show'ach, które teraz robię. No nie mówiąc oczywiście o czymś takim jak wcielanie się w rolę, bo to jest w ogóle inny temat, ale równie bliski. To może pokażmy, jaką postać tworzyła Sara, bo to jest bardzo istotne w tej rozmowie, żebyście zobaczyli, jak pracowała i co robiła na scenie nasza kobieta guma. Zapraszam, bo to będzie dobry numer. Czasy rzut na maksa głęboką wodę, tym bardziej, że wy wszyscy już wcześniej byliście obcykani z czymś takim jak granie numerów i aktów, a nie tylko granie spektaklu i historii. No ale tu się nam bardzo fajnie jakby zmieniły podejścia, techniki i doświadczenia i jakoś to, z tego co pamiętam, całkiem nieźle nam wyszło. Ale no z tym numerem, no to po prostu była, wiesz, jakby gra z ryzykiem do ostatniego momentu. Ja nie wiedziałam w ogóle, czy się sprawdzę, czy mi się to uda, czy się odpowiednio rozgrzeje, czy w ogóle to wyjdzie. No i to, wiesz, no za każdym razem balans na granicy, czy dziś się uda, czy nie. A dopiero później, po tam n-tym razie się okazało, że już sytuacja siedzi. I tak jak mówi jeden z moich wspaniałych przyjaciół, ludzi, którzy tak naprawdę zainspirowali najmocniej moją ścieżkę życiowo-duchową, niejaki Mr. Rock Rocket, Mother Rock, Man from the Future, który zawsze mówi po prostu, wiesz, no jak zaczynasz, no to fake it until you make it. I to jest, wiesz, jakby rób na maksa tyle, ile możesz w danym momencie i tyle, na ile cię stać, aż do momentu, w którym się nie wyrobisz na maksa. No i później, no to jest cały czas, jakby to jest wiecznie zgłębianie techniki. I nie jest tak, że po prostu się zatrzymasz na jakimś etapie i numer będzie gotowy. To tak nie działa. Ale numer jeszcze po Freak Show'le ewoluował w rozmaitych innych projektach i ciągle żyje, ciągle jest, jeszcze tak naprawdę cały czas przynosi mi bardzo dużo przygód i zabiera mnie naprawdę na niezłe, odjechane wyprawy właśnie numer z pudełkiem. Także to jest gdzieś tam jakaś taka ciekawa konsekwencja wyborów sprzed lat. No i też, co jest w ogóle zarąbiste, jak bardzo na przykład props, element, jakiś obiekt jest w stanie wpływać na twoją jakby życiową ścieżkę przygody i na to, co cię spotyka w życiu. To jest też bardzo w ogóle mocne połączenie z przedmiotem i obiektem, jaki wybierasz do pracy z. A teraz zdamy nasze podstawowe pytanie. Czy nasza bohaterka ma jakieś wspomnienia, które utkwiły jej bardzo mocno w pamięci? Sara? Pamiętasz jakieś śmieszne sytuacje? Na pewno pamiętasz akcja Perła. Tak, ale właśnie, ale o tym nie możemy chyba mówić, bo jest nieprzedawniona, więc chyba... No dobra, to w takim razie użyjmy tego jako krypto hasła akcja Perła, nie rozwijajmy tego dalej, ale to było coś pięknego. Wzbudza w ogóle endorfiny do tej pory na maksa. Ale no tak naprawdę to są wszystkie te historie z trasy. To, co nam się tak naprawdę działo już poza sceną i te wszystkie przygody, które mieliśmy, pamiętasz, jak pojechaliśmy, czekaj, gdzie to było? Stalingrad? Kaliningrad. No, no właśnie, Stalingrad. Tak, mi to powstać już nie jest, porywam. Stalingrad. Nie no, nie było aż tak źle, aż tak daleko nie zajechaliśmy. No tak, ja pamiętam, że wtedy nieźle po prostu pękałam, grając swoją radziecką postać do radzieckiego hymnu, po prostu, żeby tamto im pokazać. I nie pamiętam, chyba zrobiliśmy tak, że nie zagraliśmy do końca w pełni mojego aktu w oryginale, z uwagi jakby na warunki i na miejsce, gdzie byliśmy, ale pamiętam, wtedy próbowałam się bardzo poważnie podszyć pod jedną z nich. Co mi w miarę wyszło, oczywiście ciągnąc niezłą bekę z tego, bo tam jest, wiesz, no tam generalnie moja technika i te wszystkie moje krzywe szpagaty to nijak się miały do tych, wiesz, radzieckich gimnastyczek, więc musiałam ratować się klaunem i postacią. Bo ty jako jedyna z nas tak naprawdę rozwinęłaś się w tej dziedzinie free showowej i właściwie jesteś teraz gwiazdą zachodniej sceny. Oh yeah! No tak, ale
To jest, wiesz, to jest jakby kompilacja bardzo wielu różnych akcji i ja jakby od zawsze czułam ten wątek od małego i po prostu wiedziałam, że jestem jakby wędrownym freakiem, tylko nie bardzo potrafiłam to wsadzić w rzeczy, nazwać i w ogóle znaleźć to w Polsce i przez to, że się od was odbiłam. Znaczy, no to wszyscy razem to tworzyliśmy, nawzajem się kształtowaliśmy w dużej mierze, ale gdzieś to mi po prostu, wiesz, dało mi na tym bardzo ważnym etapie wtedy poszukiwań, wiesz, jakiś taki znak, okej, to się dzieje, to jest, to można robić, to po prostu funkcjonuje, da się z tego żyć, robić, to po prostu nagle się okazuje twoją główną ścieżką, głównym nurtem, bo to jest bardzo angażujące. Zresztą jak sam wiesz, to wiesz, wszystko albo nic, lecisz to na maksa, albo coś się nie sprawdza. No ale jakby dosyć szybko wiedziałam, że ten ruch w Polsce jest na tyle żaden, gdyż byliśmy to chyba prawie tylko my, że po prostu no, wiedziałam, że trzeba będzie jechać daleko, żeby odnaleźć siebie w końcu, na maksa, dopełnić się. No i zobaczyć, co jeszcze z tego można wycisnąć. No i jakby to jest, wiesz, to jest niekończąca się opowieść. Powiem ci, że też jakby droga, nie wiem jak nazwać, freakshowowa, życiowa, sideshowowo-wędrowna. To jest wszystko, co ty po prostu, wiesz, z wyborami życiowymi, a tak naprawdę później za tym ci idzie sztuka, jaką tworzysz. Albo w ogóle życie, jakie generujesz. No i ja na przykład wylądowałam dzięki temu, dzięki na przykład, uwaga, pokażę wam to wszystko, numer z pudełkiem i oczywiście połykanie mieczy, którym jestem bardzo wdzięczna, że pojawiły się na mojej drodze życia, bo tak naprawdę miecze przyniosły mi raz, że naprawdę fajne środki finansowe, dwa, że na maksa masę przygód zarąbistych. Teraz wam pokażę, co z kontorsji połykania mieczy udało mi się tutaj, uwaga, osiągnąć. Przestawiam kamerkę, mogę? Tak. Ta-ra-ra-ta-ta. Here we go. No tutaj mamy kawałek naszego wspaniałego cyklu Atelier Wolimierz, tajna baza atomowa i wyrzutnia rakietowa, rzecz jasna zakupiona z datków wiernych, jakby nie było. Tutaj moja piękna, wspaniała, mój cyrkowy dom, stary Horstra, który oczywiście udało mi się tutaj sfinansować z tak zwanych pieniędzy wygranych. Wygranych w grze i akcji sideshowowych, tych szołowych rzeczach. W środku ukochany dogorywa po wczorajszej imprezie, ale uwaga, trochę zaplecza, halo, trochę zaplecza, uwaga, kostiumy cyrkowe są, jestem, Wanda Pies też się cieszy, kochany dogorywa, pomachaj do kamery, najdroższy, dobra, jestem, okej, dobra, wychodzimy z domu, w domu jest pięknie, ale i teraz idziemy pod las i tak, konstrukcję do Ariali, która po prostu powoduje, że moja kwarantanna jest na maksa rozwojowa i mogę w końcu regularnie ćwiczyć i powrócić do tego, żeby być intergalaktyczną kobietą rakietą, kobietą gumą, kobietą przyszłości i w końcu mogę ćwiczyć contortion znowu. Taka oto piękna hydrokapsuła domowa, freakshowowa. I, tak, i mam nadzieję, że uda nam się właśnie jeszcze tutaj zrobić cele na dachu, rozłożyć po prostu piękną sytuację plenerową i będziemy mogli razem, bo to wszystko jest po to, żeby móc robić rzeczy z ludźmi, grać i jeździć takim oto zajebistym pokładem na showy. Jak widzicie, Sara potrafi tak długo, więc muszę jej przerwać. Sara, mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli byś mogła, to co byś przekazała swoim fanom, którzy kiedyś przychodzili na nasze spektakle? Przede wszystkim, kochani, nie ma czegoś takiego jak fani. Fani, w ogóle wszyscy startujemy z perspektywy, jesteśmy tacy sami równi i każdy może to robić. W ogóle cała jakaś, nie ma czegoś takiego jak fani, to jest po prostu załoga, ludzie, z którymi wymieniasz się po prostu radością, energią, jakoś się tam dzielisz, inspirujesz się nawzajem. No i jest, bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że udało mi się zapalić iskierkę co po niektórych do w ogóle podjęcia szalonej, dzikiej ścieżki ryzyka i zabawy, ale nie, no mam nadzieję, przede wszystkim mam nadzieję, że nie mam fanów, bo to jest coś takiego, co jakby buduje automatycznie dla mnie dystans. No i co? No i mam nadzieję, że do zobaczenia bardzo, bardzo, bardzo szybko w bezpośrednim, namacalnym realu i w szalonych wariatwach. I zalecenie dla wszystkich odbiorców, przebierajcie się na co dzień. Kostiumy, maski, odjechane w ogóle dziwne makijaże. Tego nam nikt nie zabroni. Takiej frajdy nam nikt nie odbierze. Nigdy. Nawet jeżeli nie możemy się spotkać bezpośrednio, to i tak po prostu trzymajmy odjazd kolorowej, szalonej codzienności. Please. Proszę, róbmy to. No dobra, Sara. Dziękuję ci serdecznie. I mam nadzieję, że jutro będzie gotowy filmik, więc podeślę ci linka. Cudownie. Czekaj, jakiś taki... O, weź tam jakąś nakładkę na ust,
Taki nick delikatny. Dobrze. Dobrze jest. No, okej. Okay. To buziaczek, pozdrawiam. No, pa, pa. Interaktywna za miłość, trzymaj moc. Do zobaczenia, już niedługo, no. Do zoba, pa. Buzia. Moi drodzy, i to jest cała Sara, która potrafi mówić bez przerwy. Od zawsze widziała troszeczkę inaczej rzeczywistość i, jak powiedziała, przebierajmy się, bądźmy kolorowi na co dzień, tego nam nikt nie odbierze. Może powiem wam teraz kilka słów od siebie na temat tego spektaklu. W całym swoim życiu grałem w kilku teatrach, w kilkunastu spektaklach. Byłem związany z kilkoma grupami i ten spektakl był jednym z niewielu, który wywołał we mnie tak dużo emocji i mam z nim tak dużo wspomnień. Niesamowite w tym spektaklu było to, że dzięki naszemu zaangażowaniu i determinacji udało nam się ten spektakl stworzyć w ciągu kilku tygodni, zupełnie od podstaw, bez żadnego wsparcia zewnętrznego, bez żadnych pieniędzy, żadnych dotacji, jedynie dzięki naszej pasji. Do tego projektu zaprosiliśmy również kilka osób, które wzbogaciły ten spektakl swoimi umiejętnościami, jak również talentami. I do tych osób należała m.in. Hania Zygmanowska, która jest wybitną make-upistką, która zaprojektowała dla każdej postaci w spektaklu wyjątkowy, niepowtarzalny make-up. Pamiętam, że dla Karola, dla naszego żonglera z przejściami, zaprojektowała bliznę przez całą twarz i tak mi się to spodobało, że poprosiłem, żeby Hania stworzyła mi taką bliznę na twarzy, z którą później przez 2-3 dni chodziłem po ulicach. I pamiętam, że po 3 dniach usunąłem tę bliznę z twarzy i gdy zaszedłem do Żabki, do której zachodziłem codziennie przed próbą, pani zapytała się mnie tak nieśmiało: przepraszam, ale pan miał taką wielką bliznę na twarzy, a dzisiaj jej nie ma, co się stało? No i panią wkręciłem, że używam takich kosmetyków specjalnych, które wygładzają cerę. Wielkie podziękowania również dla Piotra Soroki, który był naszym konsultantem scenicznym, jak również choreografem i zaprojektował nam nasz taniec duchów. Dla Agnieszki Dziewy, która współpracowała z Piotrem, jak również dla Zbigniewa Bocka, który był naszym oświetleniowcem i zaprojektował nam światła, a później dla Roberta Tukana, który go zastąpił w późniejszych produkcjach, jak również dla Łukasza Witkowskiego, który wszedł w zastępstwo za Karola, gdy on wyjechał. I to byłoby chyba na tyle. No i dziękuję wszystkim tym osobom, które przychodziły na nasze spektakle, a była taka jedna wyjątkowa osoba, która pojawiała się z 6 razy na naszych spektaklach i za każdym razem przyprowadzała kilkanaście nowych osób. Dziękujemy ci. Ja w tym spektaklu oczywiście byłem iluzjonistą, czarowałem. Wykonywałem swój numer z programu Mam Talent z obciętą ręką, jak również robiłem numer z cukierkiem, który najpierw połykałem, a później wyciągałem go przy pomocy nici dentystycznej przez szyję. Oprócz tego robiłem układ żonglerski z Karolem na płonących pochodniach i żonglowałem płonącym kapeluszem. Ale nie będę o tym wszystkim mówił, może pokażę wam fragmenty spektaklu z moim udziałem. We'll be right back.
Moi drodzy, teraz próbuję się połączyć z Karolem, który mieszka obecnie w Norwegii. Karol był naszym freakshowowym żonglerem i żonglował nożami. O. Cześć, Cinek. Cześć, Karolu. Jest szansa na to, żebyśmy przez kamerkę porozmawiali? Ja cię nie słyszę. Halo, 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 halo? No, technologia. Czasami łączy, czasami dzieli. Kolejna próba. Halo, Karol, słyszysz mnie? O, dobrze, dobrze. Pytanko, czy jest szansa, żebyśmy mogli zrobić to na transmisji wideo, czy nie za bardzo? O, widzę cię. O, jesteś. Tak, a ja widzę ciemność. Aha, czekaj, bo mam zaklejoną taką, wiesz? O, czekaj. Zeskrobasz naklejkę. Cześć. Walka z systemem, widzę. Jakby jesteś żonglerem, zajmujesz się tym od jakiegoś czasu, albo zajmowałeś, prawda? Tak, to się wszystko zgadza póki co. No ale czasem jeszcze sobie coś tam podrzucę. A złapiesz? Mimo wszystko. Nie, ale tym właśnie faktem pokazuję, że jestem najlepszym żonglerem, ponieważ inni potrafią to tylko łapać, a ja potrafię również upuszczać. No, nic nie zna tego triku. No w każdym razie, tak, tak, oczywiście upuszczam to część gry, więc jakby bardzo się cieszę na każde upuszczenie. Dobrze, powiedz mi, bo w spektaklu żonglowałeś i żonglowałeś nietypowymi rzeczami. Jakie to były rzeczy? No to, ten spektakl był nietypowy, można by zacząć od tego. No kto był, ten wie, no generalnie to tam było żonglowanie i również zabawa tam z ogniem taka. Natomiast jeżeli chodzi o samo podrzucanie, to częściami ciała, piłami motorowymi, nożami, ogniami, no czym się dało podrzucać, no. Żonglowałeś pierwszy raz w życiu w tym spektaklu piłą spalinową. Nie bałeś się tego numeru? Wiesz co, tak jak na początku rozmawialiśmy i jakby na początku też cisnąłem dość mocno na to, żeby myślę, że w tym była też jakby zgodność, żeby wszystkie te numery były jednak na pograniczu, na jakiejś takiej krawędzi, nie? Żeby to były numery cyrkowe, żeby to było zabawa i jakby dostarczanie zabawy, ale z drugiej strony, żeby jednak to było na granicy prawdy. Także tam jakby na przykład właśnie też z opalaniem jakieś rzeczy typu żele wchodziły w grę, rachubę, to jakby też powiedziałem, nie, no to ma być opalanie ogniem, więc jakby więc tutaj ta trudność jakby tak naprawdę była na drugim planie. Na pierwszym planie tak mi się wydaje, że była właśnie tak próba jak najbliższego dotarcia do prawdziwości, czyli prawdziwego żonglowania piłą motorową, nie jakąś właśnie koczy leciutką, malutką, bez łańcucha. Także to się to udało osiągnąć i jakby z tego myślę, jakby jestem zadowolony dużo bardziej, niż czy to było trudne, czy nie. Karolu, powiedz mi, czy ten spektakl zmienił coś w twoim życiu? A jeśli tak, to co? Nie, no dzięki spektaklowi zostałem gwiazdą. Teraz wiesz, jakby dorobiłem się kurde wakacji na resztę życia. Na jachty. Fani ścigają po prostu, jak się muszę ukrywać na jachtach, kurwa, więc jakby no zmieniło dużo w moim życiu, no wiadomo. Świetna sprawa. A powiedz mi, czy pamiętasz propozycję udziału w spektaklu? No bo wszyscy wiemy, że estetyka freak show troszeczkę różni się od tego tradycyjnego cyrku, z którym wcześniej mieliśmy kontakt. I jak pamiętasz nasze próby, naszą ekipę? Jest to stylistyka,
jakby nie patrząc, taka, którą gdzieś tam zawsze, gdzieś mi pasowała, gdzieś zawsze chciałem jakby się wgadać z taką stylistyką, to było super, więc jakby wszystko zagrało, no, ekipa 100%, jakby znamy się wszyscy i szanujemy, więc wiadomo, że próba charakterów, jakby nie było tam spin, co myślę, że budujących tak naprawdę każdego z nas i jakby a poza tym kupa zabawy w ogóle i przekraczania siebie wzajemnie w grupie i w ogóle no wszystko ekstra, no. Myślę, że tak na tyle, na ile ja pamiętam, bo się dobrze rzecz pamięta, to ja zareagowałem entuzjastycznie bardzo i no i na 100% się wkręciłem, to no jasne. A powiedz mi, czy udział w tym spektaklu jakoś wpłynął na twoje życie, coś zmienił? No na pewno, no kurde, tak jak powiedziałem jakby przed momentem, jakby świetny kawałek życia, tak mi się wydaje i duża nauka i próba charakterów, jak mówiłem i kupa zabawy i to wszystko się zgadzało i jakby też uważam, że jakby jest to no najlepszy, jeżeli na pewno w pierwszej top kurczę na top liście no rzeczy, które zrobiłem gdzieś tam w życiu, więc jakby jestem na pewno, jeżeli mówimy o spektaklach teatralnych i jakby w eksperymentach i próbach teatralnych, to no to wydaje mi się, że to było gdzieś tam się spełniłem przy tym niejednokrotnie. I też jest mi to gdzieś tam wspominane przez ludzi znajomych lub mniej lub bardziej w ogóle, więc i przypominane, więc o tyle fajnie, że też innych ludzi też zniosło, więc wszystko super, no jasne. A powiedz mi, masz jakieś wspomnienie, jakąś chwilę, która utkwiła ci w pamięci, którą chciałbyś się podzielić teraz z nami? W Firleju, jak graliśmy chyba premierę właśnie, albo jeden z pierwszych, to ten dyrektor nas podszedł, że jakby tutaj jest jego perełka, ta scena, że tego, że jakby na pewno bez ognia, na pewno wszelkie zabezpieczenia. A my tak, kurde, żeśmy dość mocno z tym ogniem polecieli. Pamiętam, że była taka cisza w nas, jak on tak powiedział, że dobra, to na pewno bez ognia, bez ognia. Nie, bo... I nagle taka cisza, taka konsternacja, wszyscy na siebie popatrzyli, tak, wszystko luz. No ale zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, generalnie rzecz biorąc, chyba jakoś tam przeszło, bo chyba był zadowolony również. Tak. Ale to ciężkie pytanie dosyć, bo mnóstwo było różnych rzeczy. A powiedz mi, gdyby Agata teraz zadzwoniła do ciebie i powiedziała, Karol, mam taki pomysł, wracamy na scenę. A powiedz mi, gdyby teraz Agata do ciebie zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, zagrajmy to jeszcze raz, czy chciałbyś reaktywację tego spektaklu? Wiesz co, jakby życie tak potoczyło, żeby się udało takie coś zrobić, to na pewno, bo było to fajne i wydaje mi się, że trochę szkoda, że tak się rozniosło, że tak zginęło gdzieś tam, nie? Wydaje mi się, że można to było wystawić na kilku jeszcze innych międzynarodowych festiwalach zupełnie luźno i fajnie i na pewno byłoby spoko, natomiast z drugiej strony no też na ile to jest realne, nie? Bo każdy gdzieś tam poszedł w swoją stronę, każdy robi swoje rzeczy i jakby realistycznie rzeczy byłoby to chyba dość ciężkie. Nie, to byłoby niemożliwe, nie? No trochę raczej. Natomiast no duża szkoda, że właśnie nie zagraliśmy na kilku jakichś takich pozagranicznych festiwalach teatralnych nawet bardziej niż cyrkowych. A teraz na sam koniec, Karol, gdybyś mógł powiedzieć coś naszym widzom, którzy przychodzili na nasz spektakl, to co to by było? Słowem końcowym lub też kropką nad wykrzyknikiem można to przypieczętować. No bawmy się w życiu póki czas. Róbmy fajne rzeczy. Ceńmy się i szanujmy. No i tyle. No i pięknie, Karolu. I tymi słowami, moi drodzy, zakończę rozmowę z Karolem. Niech wiatr sobie sprzyja i ciepłe prądy, bo nie wiem, czy wiecie, ale Karol mieszka w Skandynawii na jachcie. Na razie. Moi drodzy, ten film robi się już troszeczkę za długi, więc może w tym momencie go zakończmy. Ja chciałbym wam podziękować, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Chciałbym podziękować również wszystkim osobom, które pomogły mi ten film stworzyć, czyli dla Agaty, dla Karola, dla Sary, dla Melona, którzy byli częścią tej całej historii. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie coś w komentarzu, jakieś miłe słowo, jakieś skojarzenie z tym spektaklem albo z tą całą historią. Nam będzie bardzo miło czytać te wasze komentarze. A tymczasem
Żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, w linku poniżej będzie... mam nadzieję, że będzie, jeśli go YouTube nie usunie, będzie link do całego filmu. A tymczasem znikam i do zobaczenia już niedługo.